Cześć, jestem Olaf i zajmuję się GIS-em. Czym? No! GIS-em, czyli z angielskiego Geographic Information Systems. Czyli po prostu nowoczesną kartografią, albo w jeszcze większym skrócie, mapami. Jest to dziedzina, z którą spotykacie się każdego waszego dnia. A oto przykład. Jak wtedy, gdy włączacie telefon i szukacie najlepszej restauracji w okolicy? Czy wtedy, gdy próbujecie ominąć korki, na przykład znaleźć najszybszą trasę, czy po prostu chcecie odebrać swoje dzieci ze szkoły? Tak samo wykonując przegląd u dentysty, otrzymacie mapę swoich własnych zębów, a w przerwie meczu pokażą wam dawkę statystyk, inaczej mapę zawodnika. Co więcej, dodając zdjęcie z lokalizacją, każdy przez chwilę jest kartografem. Mapy pomagają wam też w najważniejszych życiowych decyzjach, takich jak kupno domu czy mieszkania. To dzięki geodanym właśnie możecie sprawdzić, czy wasz pokój będzie rano słoneczny, czy też może położony w cieniu. A z balkonu będzie widać fabrykę, czy też może góry. Nie wiem, czy też wiecie, ale możecie sprawdzić, czy założenie paneli słonecznych na waszym dachu będzie opłacalne. GIS pomaga również w ochronie środowiska, bo właśnie bez map nie moglibyśmy efektywnie walczyć z globalnym ociepleniem. To dzięki analizom przestrzennym potrafimy wskazać najlepsze lokalizacje odnawialnych źródeł energii, czy też lokalizować występowanie zagrożonych gatunków zwierząt. Mapy chronią też nasze własne płuca, wskazując poziom zanieczyszczenia powietrza w danym regionie. Mapy są zawsze tam, gdzie ich potrzebujemy. Na przykład służby medyczne wykorzystują je do sprawnego reagowania, a policja potrafi przewidzieć i zlokalizować potencjalnie najgroźniejsze miejsca w regionie. Natomiast strażacy mogą sprawniej walczyć z pożarem. Bez informacji przestrzennej nie bylibyśmy w stanie budować miast czy dróg. Nie moglibyśmy też zrekonstruować obiektów, które zostały zniszczone, jak na przykład katedry Notre Dame. Idea miast inteligentnych również byłaby niemożliwa bez informacji przestrzennej. Miast, które są tworzone z myślą o ich mieszkańcach, z e-usługami, jak na przykład sprawdzanie dostępności miejsc parkingowych w centrum stolicy. Bez map nie byłoby przeszłości i przyszłości. Prototypy samochodów autonomicznych są wyposażone w dokładne mapy umożliwiające lokalizację. Tak samo taksówki autonomiczne, powietrzne, bez trójwymiarowych map nie będą mogły sprawnie nawigować w powietrzu. Także autonomiczne drony nie będą mogły dostarczyć wam paczki bez znajomości topografii terenu. Mapy są z nami pod ziemią, pod wodą, na powierzchni, w chmurach i w kosmosie. Wszędzie, gdzie człowiek sięga nie wzrokiem, a umysłem. Tak, właśnie dlatego zostałem zmapowany. Naniesiony na światową mapę GIS-u, zafascynowany tą dziedziną, zamierzam wam pokazać jej najlepsze strony właśnie na tym kanale. Jeśli spodobał ci się świat map, zostań na tym kanale, subskrybuj go i czekaj na więcej.